Musicie to zobaczyć. Black State to krok do fotorealizmu, a raczej krok od fotorealizmu. Nvidia udostępniła film prezentujący 8 minut zupełnie nowego materiału z gry Black State, której oprawa graficzna dosłownie krok od fotorealizmu. Unreal Engine 5, moi drodzy. Nvidia DLSS 3 i Reflex. Oprócz ray tracingu. Dobra, sprawdźmy to. No jest tutaj, to wygląda bardzo realistycznie. Odpowiednie filtry są tu zastosowane. Odpowiednie myki są tutaj zastosowane i z tym oświetleniem też w czasie rzeczywistym. I to wygląda bardzo dobrze. Ten ray... Zobaczcie, jak wygląda. Tak powinien ray tracing wyglądać. Spójrzcie, co tu się dzieje i te odbicie. To powinien być ray tracing w grach, a nie takie gówna, co tam potem wklejają i to takie tam się odbija co jeden promyczek słońca. Nie? Tu w kałoży. Znaczy woda. Woda może średnio wyglądać, ale odbicia dobrze wyglądają w tej wodzie. Ta woda jest tutaj po prostu mokrą taką powierzchnią. Ale na przykład znowu świetnie wygląda ta nierówność tego statku, że widać, że to nie jest idealnie równa nawierzchnia, ona ma wgłębienia, jakieś wgniecenia, tam się woda zbiera, tam są mini kałuże, wiecie, taka całkowicie naturalna rzecz na powierzchni, nie? I to jest tutaj zastosowane i to bardzo dużo, bardzo realistycznie to wygląda. No kurde, problemem na pewno teraz będzie coś takiego, że na pewno łatwiej będzie zrobić taką fotorealistyczną mapę, po której się poruszasz, a będzie ciężej wkleić w to obiekty, którymi się poruszasz, bo ta postać zawsze będzie jakby kontrastować, ona będzie jak wklejona, nie? Będzie nie pasować do reszty świata, no bo ta postać musi mieć swój styl, musi mieć swoje animacje, które nie będą super naturalne i realistyczne. Będą takie po prostu gamingowe, nie? Zmechanizowane bardziej. Mi się wydaje, że ten fotorealizm o nich tutaj przez tą grę świateł, cienia i tych efektów ray tracing tutaj, może oni to tak nazywają, że to jest fotorealizm, no. Znaczy, na pewno jest to bliżej, tak? Oni mówią, że jest to krok bliżej. Tak jak żeśmy ostatnio gadali na temat tego cyberpunka, że dodali taki, moi drodzy, taką modyfikację, wstawialiśmy też taką reakcję tam na ten właśnie, na tą modyfikację, gdzie cyberpunk wyglądał bardzo realistycznie. Tylko był jeden problem, że te rzeczy, które wyglądały bardzo realistycznie, to były nowo wklejone rzeczy, nowe obiekty 3D spoza gry dodane, a cała reszta gry, przede wszystkim NPC, wyglądają po prostu wtedy jak niepasujące obiekty, nie? Czyli jest super realistyczny samochód z odbiciami, z piękną maską, wręcz no po prostu no jak ze zdjęcia, ale nie pasuje do reszty świata i do tego, co się wokół niego porusza. Wygląda jak wklejony. No dobra, tam zobaczmy w tym laboratorium. Nie no, tutaj bym nie przesadzał. Przede wszystkim, gdzie fotorealizm najbardziej jest widoczny? Nie w zamkniętych pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem, czy tam symulacją, tylko tutaj. Ten kadr pierwszy, moi drodzy, no śmiało tutaj, jakby ktoś przymrużył oczy albo wyciął po prostu tego gościa, to wygląda jak zdjęcie. To wygląda jak zdjęcie i tutaj jest wiele czynników, które to oczywiście powodują. Mówię wam, że to jest na zewnątrz, jest naturalne tam jakieś zachmurzenie, tutaj te cienie są z tej strony, pada to w tym ray tracingu, te światło się tutaj odbija, te promienie. No to wygląda fotorealistycznie, nie? Ale później jak już się wchodzi do budynku, do środka, to już jest taka zwykła gra. Ale takie gry też na modach już da się uzyskać, nie?
Dobra, zobaczymy. Jak nam nie wybuchną karty i komputery, to niech robią takie gry, ale jak to będzie się wiązało z tym, że żeby taka gra powstała, będziesz musiał mieć najnowszą kartę 40 albo 50 serii, która dopiero wyjdzie, to dziękuję.